Czy to wszystko? Nic więcej tu nie ma? Trochę... dziwnie. Tam jest jeszcze coś, ale... kurde, kompletnie nie pamiętam tej miejscówy. Ale bądź co bądź, chyba... O, chwila. Nie, zaraz. O mój Boże! Chociaż nie, bo tutaj ściana była, no tak. Więc walić, idziemy na dół. Czy jest tu jeszcze coś innego do roboty? Wydaje mi się, że tak, bo tego, naszego Dereka Greena jeszcze żeśmy nie spotkali. Nie, tutaj byłem. Sorry, że tak odkrywam tą grę razem z wami, tak jakby, ale... tego miejsca nie pamiętam wcale. No trochę pamiętam, ale nie aż tak dobrze. Jeżeli chodzi o chodzenie po nim. Tutaj byłem. Chyba, że... o! Tutaj też byłem. W takim razie chyba to wszystko mi się wydaje, nie? Czy tylko się rozejrzę tak na wszelki... nie, zaraz ten debilactic key dostałem. Przecież teraz mogę wejść, zrobić im frontowy atak. No tak, zapomniałem kompletnie. Czyli no, możemy iść tędy. Tak przy okazji mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Oglądając tego elpa. Ponieważ no... fajne sprawy się tu dzieją, nie? Zamiast skupiać się na grze, to ja opowiadam o Pokémon Sun i Moon, nie? Ale hej. Ale jeżeli mają wydać te Poki na Switchu, no nie? To mam kurde nadzieję, że... no bo jednak trzeba przyznać, Switch jest potężniejszy od 3DS-a, nie? O, mogłem kurde tutaj tego użyć! Ja pierniczę! No nie? Mam nadzieję, że aż tak bardzo klatkować nie będzie. W sumie, może byłbym w stanie tego Switcha ogarnąć dla Poków, ale nie tylko dla Poków, no nie? Chociaż nie wiem, zobaczę, bo jeżeli chodzi o Switcha, to dla mnie nie ma nic interesującego na niego jak na razie. Switch na razie to jest tylko, kurde, jedna wielka maszyna do portów, do niczego więcej. Wiadomo, no nie nowa konsola gier potrzebuje, ale do jasnej ciasnej... dajcie jakieś fajne, ekskluzywne tytuły dla niej. Bo do jasnej ciasnej, ja kurde... od portów to ja mam Wii U do jasnej cholery. Po co mi Zelda Breath of the Wild na Switchu, skoro mam na Wii U? W sumie też zacząłem niedawno grać od nowa w to. Znaczy nie od nowa, tylko kontynuować, nie? Szczerze mówiąc... ile mam godzin za sobą? Z 5 może, coś takiego, 7. Szczerze mówiąc, no, gra jest całkiem spoko, ale jakoś nie widzę żadnego materiału na... oh my god, Game of the Year! I Game of the Wszechczasów. Chociaż nie wiem, może jeszcze... później będzie fajniej. Ale tego nie jestem w stanie teraz powiedzieć, bo no... bo gram w nią na ślepo. Ale myślę, że tak dla relaksu to fajnie się tam łazi po tym Hyrule'u. Chociaż z drugiej strony trochę pusto jest, moim zdaniem. Wypróbujmy nasz nowy atak. BUM! Prosto w zęby i teraz masz szczelinę. O nie, przeżył. Dawaj, użyj eksplozji! I dare you, motherfucker! Nie, użyjesz Gyro Ball. Ale zgadnij co, dzwon jest zajebistym tankiem, więc to najwyżej możesz, kurde, się uśmiechnąć, przyjąć na klatę twoje obrażenia i teraz umrzeć. Tropius. O, Tropius jest fajny. Wiem, co na ciebie zadziała. Wybacz. On ma kurde banany na szyi. I można je zjeść. Są smaczne. Lubię banany. Są pełne protein.
Tak, niech Reksiu dalej będzie na czele. Tak, jeszcze wracając do poków i tak dalej, do switchów i do takich innych spraw. No, jako że Switch jest, no, tak jak powiedziałem, o wiele potężniejszą konsolą od 3DS-a, no nie, to mam nadzieję, że jednak coś ogarną fajniejszego, że tak powiem, no nie, bo mimo tego, że chociażby Kalos i Alola to były fajne regiony, to jednak moim zdaniem tylko wydawały się duże, bo tak naprawdę aż tak ogromne nie są. Szczególnie Alola jest podzielona na 4 małe wyspy. Na tych wyspach nic, mało co się dzieje, szczerze mówiąc. Reksio, walnij go, błagam. Dziękuję. No nie wiem, nie wiem, czy wy też tak macie takie wrażenie, ale no. W sumie to, szczerze mówiąc, to mało co w pokach jest ogromne, nie? Ale nie wiem, tak jakoś czułem, że ta Alola wcale aż taka wielka nie jest. Może to właśnie dlatego, że została podzielona na 4 wyspy. Dobra, nie ma co, chyba muszę spieprzać. Afro. Chociaż no, szczerze mówiąc, też te hawajskie klimaty raczej za bardzo za nimi nie przypadam. Są ok, ale to nie jest coś, co lubię. Rock Slide. Ja pierdzielę, myślałem, że to większą rewolucję zrobi. Dobra, dawaj dalej. Może powinienem był użyć tego, Stun Spore. Stun Spore raczej. I don't know. I just want to play the game. I zabić wszystkich na moim, kurde, co przed moimi oczami stoją. Hell yeah! No, i super. Szczerze mówiąc, to ja bym chciał, żeby te poki na Switchu były bardziej skoncentrowane, że tak powiem. Bardziej, właśnie, dokończone, to jest słowo dnia. Ponieważ no, mimo tego, że X, Y i Sun i Moon były bardzo fajne, to jednak było widać, że Game Freak się śpieszyło z wydaniem tych gier. Chociażby dlatego, że pod koniec Sun i Moon wszystko wydawało się takie trochę, że za szybko się działo, no nie na końcu. I już te ostatnie triale i co nie tylko. Trochę takie, i przy okazji też jedna z tych, jeden z kapitanów, no nie, po prostu podchodzi do ciebie, daje ci te cały kryształ Z i masz, i się ciesz, kurde, mały dzieciaku. tak za nic ci daje. Kurde, Duskstone, Sunstone. Dajcie mi Master Ball. Albo coś przydatnego. No może te kamienie jednak się przydadzą, bo no, kto wie, co. Kto wie, czy ktoś znowu padnie, czy nie, nie. O, siema! Patrz! Tutaj, here, over here! Stado debili! To zebranie Team Debilactic. Jak, co to oznacza? No nie wiem, że kurde zebranie. Że będą coś dyskutować albo słuchać. O! Moi drodzy członkowie Team Debilactic, usłyszcie mnie! Moje włosy są niebieskie i zajebiste! Moje imię, które mam dzisiaj przed wami, to Cyrus. Świat, w którym jesteś. Nasz świat jest bezlitosny. W pewnym sensie nie jest kompletny. To zawsze był i zawsze będzie. Zawsze było i zawsze będzie ciężko robotą przetrwanie w tym świecie. No, w naszej społeczności, szczerze mówiąc, to my, ludzie i Pokémony, jesteśmy niekompletni. Ponieważ także brakuje nam. Ponieważ brakuje nam czegoś tam, walczymy i to jest brzydkie. Nienawidzę niekompletności.
jesteśmy wszyscy niekompletni, nienawidzę tego z całego mojego ciała i całej mojej duszy. To kurde, jakbyś był jakimś pierniczonym małolatem. Te cukierki mi nie smakują, nienawidzę ich z całego mojego serca i duszy. Ten świat powinien być kompletny, świat musi się zmienić. Jej, więc kto go zmieni? Ja, Cyrus i Team Debilactic, tak wszyscy wy. Razem ogarniemy mity i pokażemy ich sekrety. Razem złapiemy legendarne Pokémony, tyle że no... Ja was na pewno ubiegnę z tym wszystkim. Teraz Team Debilactic dostała energię, by zmienić świat. Nasza moc marzeń jest w naszym zasięgu. Zrozumcie to, członkowie. Tak, i świat będzie realistycznością i... Idziemy do Mount Coronet. I ci wszyscy, którzy tu zostaną. Mimo tego, że nasze misje mogą się różnić, nasze serca biją jako jedno. Long life Team Debilactic. Roar! Master Cyrus jest the greatest. No i spierniczył. Oglądajcie moje filmy na YouTubie. Ju. Więc to był Cyrus, boss Debilacticów. No pewnie, kurde, ja już widziałem od samego początku. Całkiem niezły występ, nie? Bo ma w końcu 27 lat. O, jest starszy ode mnie. Ale by stworzyć świat dla Team Galacticów i dla nikogo innego? To jest okropne! Tak bardzo, że aż kręci mi się głowa, bo jestem, kurde, fidget spinnerem. Nowy świat, co to jest? Co i o co chodzi z tym niekompletnym światem? Very well. Muszę zbadać takie rzeczy i... Bo to jest moja robota, bo jestem policjantem. Wezmę tylko mój dzienniczek i napiszę w nim vloga. Vloga, kurde, nie... Chociaż no, on może vlogi pisać w dzienniku. Co mnie to obchodzi, kurde? I tak, zamknij gębę. Trzymaj się i... Dobra, popierniczył, więc mamy spokój. To chyba będzie na tyle, jeżeli chodzi o tą miejscówę. Pójdę tylko spać. Znalazłem jagodę w łóżku! Nie spodziewałem się tego. Ale hej. Lepiej znaleźć jagodę niż zużytego... wiadomo czego. Czyli to oznacza, że zaraz chyba będziemy się napieprzać. Skoro tutaj łóżko dali nam, nawet dwa. O, no tak, mogłem się domyślić. Żadnych dwuwalk, bo ja już wiem, jak one się, kurde, skończą. Moim płaczem. Performer Joe. Osiec. Tak, ty jesteś, kurde, chodzącą bombą. Więc, tak. Bądźmy mądrzy. I co myślisz, że co zrobisz, no? Nie boję się ciebie, o! I co? Ty gnoju jeden! Myślałeś, że mnie dopadniesz. O, kurde! Teraz może i mnie dopadniesz. Masz Confuse Ray. Garchomp jest fajny. Prawdopodobnie jeden z moich najlubieńszych poków w Sinnoh. Spójrzcie na niego. Widzicie jego nos, tą żółtą plamę? To są resztki po Pikachuju, który mu się sprzeciwił. Temu są to żółta plama. Chciałbym Garchompa złapać. O! Kurde. No nic. Ekstrasensory. O, już kurde się obudził z konfuzji, czyli... Confuse Ray jest bardzo użyteczne, kiedy go używam, nie? Widać. Taki fajny, kurde, lądowy rekin. Co ma płetwy i ostre zęby i kolce. O, smocze ataki na niego nie działają zbytnio. Dobra, zajebiście. Dzwon, zajebisty tank, bez, kurde, dwóch zdań. Cieszę się, że mi się trafił. Dobra. Może powinienem Energy Rootów ponakupywać.
Może nie teraz. Już później, później. Feint attack, tego się nie spodziewasz. O, 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 critical hit. Defense fell. Ale to nic, ja się kurde cieszę. Ubiłem dziada. O, Meganium. Reksio dałby radę. W sumie czemu nie? Reksiu, pokaż na co cię stać. Co, widzisz jaki jest fajny i włochaty? Reksio to futrzak. Special defense, całe szczęście, bo on ma same fizyczne. A tutaj EXPLOSION! Jak to by powiedziała Megumin? Chyba. Nie oglądałem tego animca, więc nie jestem pewien. Ale memy znam. Będę musiał go ogarnąć kiedyś, tą Konosubę chyba, bo to z Konosuby było. Po co kurde leczyć jak mam łóżko? Idziemy spać kurde. Uwielbiam spać, moja ulubiona czynność. Przy okazji, która godzina? Bo jeszcze dzisiaj na wykłady muszę iść. Wieczorne całe szczęście. W sumie to teraz się cieszę, że będę miał spokój na razie. Dzisiaj? Czwartek jest i jutro piątek. Jutro cały dzień, kurde. Chociaż no, jutro będę musiał gdzieś tam pójść, nie? Ta, bo będę musiał dać mój kontrakt stażowy do podpisania. Wkurzające, ale kurde, niestety, co zrobisz? Ja bym wolał w piątek cały posiedzieć w domu, ale nie będzie mi niestety dane. Ale to nie znaczy, że niczego nie zrobię. W końcu mam okazję i nie... chęci do robienia let's playów, więc mogę, bo już... O, Charizard! O! Dlaczego, kurde? Mi się nie trafisz, chuju, skrzydlaty. Teraz muszę patrzeć, jak giniesz. O, dziękuję. Na ognistym poku, chociaż no, ja tam... wątów nie mam. Rób sobie, co chcesz, bylebyś, kurde, nie zabijał nikogo. Przydałoby mi się jeszcze jakiś fokus, Sasz. Tak bym, jakbym w dziczy znalazł, to bym się nie obraził. Hell yeah, i zgadnijcie co, idziemy znowu spać! Reksio jest zmęczony, więc no. Teraz sobie śpi też na moim łóżeczku. Jajami do góry oczywiście, bo inaczej nie umie. Niech Saeko się wykaże. Właśnie, masz jakiś taki cios, który... Judgment, no przecież. Smoczy Judgment. Sąd ostateczny. Nie, zaraz, masz Dracoplate, czy mi się tylko wydaje? Masz Dracoplate, okej, dobra, jesteś przyszykowana, więc wszystko będzie git. Tutaj gdzieś Master Balla można oryginalnie dostać, ale... Gdzie to było, kompletnie nie pamiętam. Nie, jeszcze nie. I'm not ready. Zobaczmy, co tutaj jest. O! Repeat ball, zawsze coś, ale... Nie ma tu jeszcze niczego? O! Dump rock, to zwiększa ci tury Rain Dance'a. Dla mnie na razie bezużyteczne. Na razie. Max... O, to już jest coś dobrego. Z tego się cieszę. Niezmiernie! Będę musiał jeszcze dzisiaj do MediaMarktu pojechać i... kupić... Bluetootha na USB, bo... kurde, oczywiście mój komputer jest porąbany i... podłącza, kurde, wszystko, co pod Bluetootha jest połączone, nie? Galactic Key. Surprise, motherfucker! I've come to fuck your ass! Więc przyszedłeś. Słyszałeś moją mowę. Czyż nie? Snickers! Wielkie kłamstwo, oczywiście. To prawda,
prawdziwe są moje intencje do stworzenia nowego świata, ale świat nie jest taki dla takich debili jak Team Debilactic. Ja chcę stworzyć świat tylko dla siebie. Jeśli nie, nie będę mógł być kompletnym i idealnym, nigdy nie mógłby być kompletnym i idealnym światem. Widziałeś wszystkich moich minionków w Team Galacticu. Chyba wiesz co? Dobrze, kurde, ich opisałeś. To są kurde jak minionki. Wkurwiające żółte tiktaki, tylko że to są wkurwiające niebieskie debilaktiki. Ty sam musisz wiedzieć, że są bardzo, że są bezużyteczni i niekompletni. Wiem, że czemu tu jesteś. Czuję to w tobie. To chodzi o te trio de Janeiro, korrekt? Chcesz ich uratować? Już ich nie potrzebuję, skończyłem z nimi. Jeżeli twoje serce chce ich uratować, to idź dalej. Nie obchodzi mnie to. Nie będę musiał sam się ich pozbywać. Ale muszę powiedzieć, jesteś naprawdę niezłym tym specimenem. Te Pokémony nie mają nic wspólnego z tobą, czyż nie? No raczej nie, ale no muszę je ratować, bo inaczej bym nie mógł do czempiona dojść. Ale wciąż chcesz je uratować z litości. Takie bezużyteczne emocje są nielogiczne i irracjonalne. Dobra, możesz już przestać pierniczyć? Dobra, jest. Na to czekałem. Joe? Dobra. Nic mi nie zrobisz, Saeko jest duchem. Najwyżej cię przestraszy. Czemu by nie Judgment? O, co? Bastiodon! Ereksio by go załatwił. Ale on może mieć jakieś ruchy ziemne. Wolałbym nie zmieniać, ale z drugiej strony Rexio ma fokus, aż jakby co. Gaśnica! O, to jest dobry ten. Dobra, całe szczęście, że ci się nie udało. Dawaj. Lubię Bastiodona. Patrzcie na jego mordę, wygląda jak zamek. Przy okazji dorównaliśmy levelami do Cyrusa, cieszę się z tego. Kokblok! Nie możesz już uciec! Ale gaśnica nie ma koka. To jest dziewczynka z boczeńcu. Kurde, tylko najgorsze w Bastiodonie jest to, że dostaje poczwórne obrażenia od walczących ataków. Czyli no, mimo tego, że ma sporą obronę, to od takich ataków, kurde, padnie. Właśnie, czy ja nie mam nic? Nie, nie mam, dobra. To by go załatwiło. Chyba, żeby miał Sturdy, to wtedy zostałoby mu 1 HP. Ha! Nie takie, kurde, o! No, zawsze też może to zrobić. Dobrze wiesz, że przegrasz, nie przyciągaj tego! Nie przyciągaj struny! Masz. Szkoduje, że jest taki podatny, taki delikatny. O, co takiego? Destiny Bond? Pierniczysz! Nie ma mowy! Nie teraz! Nie w tej rzeczywistości! Ale wiem teraz przynajmniej, że na jakim levelu mogę spodziewać się Froslasa z tym. O, Kabutops! O kurwa! Ale nie, nie powinno być źle, nie powinno być źle. Dobra, jest, okej. Co jeszcze miał Machampa, tak? Więc myślę, że będzie okej. Na Machampa mogę zawsze dać dzwona. Żeby już być na 100% bezpieczny. Hell yeah, gaśnica wie o co chodzi. Z
zgasiła tego Kabutopsa elektrycznością. Mój ostatni Pokémon. Why the fuck not? Dawaj dzwon. Zadzwoń dla niego. Będzie ostatnia rzecz, jaką usłyszy. Ta! Szkoda, że Psychic nie ma. To by mi się przydało. Pewnie się tego uczy gdzieś. Ekstrasensory jest dość... Rozumiem, mogę przegrać, jeżeli tak będzie dalej szło. No shit, Sherlock! Pi! I... O nie, o nie, o! Nie! Nie! Kurwa! Cios krytyczny! Pierdolcu! Zabiję, kurwa, zabiję. I zajebiście mój tank poszedł się jebać, no! To jest pieprzony cios krytyczny! Wypierdalaj! A i przy okazji. Full restore, jeszcze masz czelność używać full restore. Ile już poków padło mi? Trzy! Fuck sake. X Scissor pewnie niezbyt dobrze zadziała, ale... Ta. Judgment. Oczywiście, że musiał mnie ujebać cios krytyczny, nie? Story of my life! Tak, rób sobie scary face'y, bo nic innego nie możesz zrobić, całe szczęście. Czy dzwon nie miał focus band? Chyba nie. Wpieprzaj. Interesujące, ja ci kurde dam! W ryja dostaniesz za dzwona! A on miał zadzwonić! Wygląda na to, że... No... O mój Boże... Rozumiem, jesteś silny. I podstawa twojej mocy jest kompasja. Jest dobroć dla twoich poków. Jaka strata? Takie emocje są tylko iluzjami. I jak wszystkie iluzje znikają, póki śmierć ich nie rozwali na zawsze. Właśnie dlatego porzuciłem wszystkie emocje i bezużyteczne sentymentalności. Ale to się nie liczy. Myślę, nie sądzę, że rozumiesz moją pozycję. Mówiąc to, wiem, że jesteś silnym i odważnym, jako że przeszedłeś sam. To jest twoja nagroda. Uuu, kurde, super! Przynajmniej coś z tego dobrego wyszło. Tak, 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 zamknij ryj, bo kurde, pierdolisz od rzeczy. Jeżeli chcesz uratować Pokémony z lejków, weź ten Warp Panel Ahead. Ja idę do Mount Coronet. Czyli no, to znaczy, że będziemy musieli wziąć ze sobą Bidoofa i jego nauczyć kurde TM-ów! HM-ów raczej. Jej! W sumie może nawet dobrze, że... O! Team Debilactic się! Hihi, nikt mnie nie złapie, bo nikogo już nie ma. W sumie też nikt mnie nie usłyszy. Smutne, ale prawdziwe. Właśnie, co takiego miał dzwon? Focus band, które nie zadziałało! Czy to może działa tylko jak jeden hit KO potencjalny ma być? Już kurde sam nie wiem, co o tym myśleć. Pieprzone gówno. To równie dobrze mogę dalej Lucky Egga wymieniać. Sorry dla wszystkich. Ta. Potencjalny KO, ale kurde nie mówię, czy to jak ma się pełne HP, czy w każdym momencie. Nieważne, pierdolę.
Trzeba będzie kolejnego. Trzeba będzie znaleźć się kolejnego członka drużyny. Przy okazji. Co to za miejsce, creepy, powiedz. Czuję się źle z tym, co zrobiliśmy. Mój eksperyment zaszedł za daleko. Nie jestem pewien, czy mogę. Czy mój żołądek wytrzyma plany mastera Cyrusa. To kibelek jest tam. O! Siemano. Fiachiuchichiachach. Te pokemony z lejków. Skąd? Gdzie one mogą pójść? Co ty próbujesz powiedzieć? Nic. Nie zwracaj na to uwagi. Nowy świat nie jest zbytnio interesujący. Co z tego? Jeżeli Cyrus ma rację, wtedy Team Debilactic będzie rządzić nowym światem. No to pewnie ten nowy świat będzie debilny. I wtedy to wszystko będzie interesujące. Szanse by... jak to się mówi? No coś tam, że delektować się słodkościami. Tak jak powiedziałem, Cyrus jest jak pieprzony małolatek, który cukierka nie dostał takiego, jakiego chciał. Mimo tego, że chyba mówiłem w filmiku, że Cyrus jest dobrym kolesiem, znaczy dobrym antagonistą, ale teraz już w sumie wątpię w to, co powiedziałem. Ale no, oczywiście ludzie będą gadać, że przecież ty w tym filmiku, co 2 lata temu zrobiłeś, powiedziałeś tak i to jest, kurde, prawda absolutna. Nie masz, kurde, nie masz prawa zmienić zdania. Wtedy by było, że jesteś chuj. Mam nadzieję, że nasz wizjonary Cyrus, jego sen się zrodzi. Nie mogę się doczekać na to, co nasz ukochany lider zaplanował w Mount Coronet. Gramps! Nasz szef... naszemu szefowi nie przyda się twoje wsparcie moralne. Dobra, już? O Jezu, dalej będziecie pierniczyć. Dobra. Ty, przyszedłeś tutaj tylko po to, by uratować jakieś tam pokemony? Mimo tego, że to nie jest nic nowego, nie mogę powiedzieć, że rozumiem naszego szefa. Czy... dlaczego pozwoliłby dla takiego dzieciaka jak ty przychodzić tutaj i iść sobie jak sobie chce? My, Team Debilactic, bierzemy to, czego potrzebujemy i eliminujemy tego, czego nie potrzebujemy. But anyway... no, że tam jakieś tam kłopoty, więc pozwól, że cię powitam. Payback za insulting me at the lake! O kurwa! Mogłem się spodziewać tego!